Paweł powiedział, że gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna byłaby nasza wiara. Więc zmartwychwstanie jest dla mnie wszystkim, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, moje życie nie miałoby sensu, moje życie z Bogiem, moja wiara, moje codzienne rozważanie, modlitwa, Eucharystia, wszystko co robię, nie miałoby sensu, byłoby pozbawione jakiejkolwiek wartości. Chrześcijanie jest dla mnie szczęściem i szansuję czegoś nowego, szansą zacząć na nowo, krzyżowaniem starego człowieka i odwróceniem. Dla mnie zmartwychwstanie jest łaską nadziei, wolnością, to, że z ciemności wychodzi światłość. Rozpoczęciem na nowo wspólnego życia w łączności z Panem Bogiem, z Panem Jezusem zmartwychwstałym. Zmartwychwstanie jest dla mnie nadzieją. Zmartwychwstanie jest dla mnie ostatecznym dowodem na to, że Wielki Piątek nie jest uroczystością smutną, tylko jest adoracją krzyża, bo potem ta adoracja krzyża to jest adoracja właśnie tego, że Pan Jezus umarł za nas i potem następnego dnia zmartwychwstaje. Dla mnie jest też to dowodem, że każdy dzień w życiu chrześcijanina, pomimo że możemy przeżywać swój smutek, tak jak Pan Jezus przeżywał w Wielki Piątek, to każdy dzień tak naprawdę prowadzi do tej ostatecznej radości. Radością? Zmartwychwstanie Jezusa jest osobiście dla mnie takim odrodzeniem na nowo każdego człowieka. To jest radość. W dniach takiego smutku, ciszy, samotności. Gdzieś przychodzi Pan Jezus i daje nadzieję, na życie wieczne. Zmartwychwstanie Jezusa to jest dla mnie niesamowita szansa, nadzieja i przykład na to, że jest coś więcej niż moja grzeszność, moja słabość, moje poczucie bez sensu życia, że jest Bóg, który pokazuje, że może przezwyciężać wszystko to, co jest złe i to, co jest trudne. Dla mnie jest to niesamowity powód do radości. Alleluja. Thank you.
Zmartwychwstanie jest wielką przemianą w naszej wierze. W naszej wierze właśnie to jest największy czyn Jezusa, który dla nas właśnie oddał życie, żeby odkupić nasze grzechy. Największym świętem, największym, najważniejszym w życiu. Ojcem bardzo dużym, bardzo... Tak, no, chyba największym co w życiu człowieka może spotkać. Najważniejszą rzeczą na świecie, Gabrysia. Najważniejszym świętem w roku. Jest radością. Zmartwychwstanie jest wielkie święto. Pan Jezus po prostu zmartwychwstał i jest żywy. Po prostu w nas żyje. Przeżyłam to osobiście, naprawdę tą drogą piękną. Zmartwychwstania. Piękne. A wiesz, to się pewne rzeczy się, tak powiem, nakładają, bo z jednej strony no jest no oczywiście jakaś refleksja, no taka poważna, jakaś religijna, a z drugiej strony jest ogromny sentyment, który się nagromadził od kiedy w ogóle ja sięgam pamięcią. Zawsze to było bardzo święto, które się przeżywało. Nawet przeżywało się w ten sposób, że jednak o wiele bardziej człowiek był wtedy zaangażowany w tą liturgię i Wielkiego Czwartku, i Wielkiego Piątku, i Wielkiej Soboty. Więc powtarzam jeszcze raz, z jednej strony jest przekonanie, no, że jeżeli wierzymy, prawda, że jeżeli wszystko to jest prawdą, a chcemy, prawda, wierzyć, że to jest prawda, no to jest zawsze jakieś, no jakaś również i pewna doza, że tak powiem, spływa na człowieka, doza zaufania, doza nadziei i doza tego, że istotnie ten Chrystus zmartwychwstał i ja zawsze czekam na jedno z najpiękniejszych Ewangelii, to jest ta droga do Emaus. I to właśnie polecam wszystkim, którzy powinni, jak to się mówi, szczególnie odczuć piękno tego zapisu, kiedy ci, prawda, uczniowie tak zbiedzeni, tak stłamszeni tą tragedią, jakim było śmierć Chrystusa, no przecież oni to wiedzieli, że coś się stało strasznego i ich wiara była wystawiona na najgorszą prawdę, na najgorszą, prawda, rzeczywiście sytuację. No i ten Chrystus, który idzie z nimi i tłumaczy im, wyjaśnia im pisma, a oni go ciągle jeszcze nie rozpoznali żywego, prawda. No i później jest ten moment, kiedy oni wracają i ta droga do Emaus właściwie jest dla mnie może nawet piękniejszą Ewangelią niż sama Ewangelia o zmartwychwstaniu. Bo wtedy oni uwierzyli, no i my powinniśmy w to uwierzyć.